Jest rok 2000. Targi motoryzacyjne w Detroit. Volkswagen prezentuje swój model koncepcyjny, jakim jest Volkswagen AAC, czyli Advanced Activity Concept. Model ten został wyposażony w jednostkę napędową diesla V10 o mocy 313 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 750 Nm. Do tego auto miało stały napęd na 4 koła i oparte było na zawieszeniu pneumatycznym. Czy ten model koncepcyjny coś Wam przypomina? Volkswagen postanowił dołączyć do elity i zbudować auto z segmentu SUV. SUV Volkswagena miał być konkurencją dla takich aut jak Mercedes ML czy BMW X5. W 2002 roku w Paryżu po raz pierwszy został zareprezentowany Volkswagen Touareg. Samochód zbudowany został we współpracy z należącą do Volkswagen AG marką Porsche. Pojazd zbudowany na samonośnym nadwoziu wyposażonym w niezależne zawieszenie wielowahaczowe, które oparte było na solidnych ramach pomocniczych. Auto zostało wyposażone w stały napęd na 4 koła i oferowało w standardzie układ napędowy 4X Motion. Touareg jak na auto w swojej klasie oferował bardzo bogate wyposażenie, w pełni elektryczne sterowanie wszystkich foteli, regulowane zawieszenie pneumatyczne, czterostrefową klimatyzację czy podgrzewaną kierownicę. Układ napędowy Touarega był bardzo zaawansowany, standardowo wyposażony w tak zwane wolne przełożenie z możliwością blokowania centralnego mechanizmu różnicowego. Opcjonalnie dostępna była blokada tylnego, jak i przedniego mechanizmu różnicowego, elektrycznie rozłączany stabilizator, który oferował nam możliwość większego wykrzyżu osi w terenie. Zawieszenie pneumatyczne pozwalało na zwiększenie prześwitu auta przy maksymalnie górnym położeniu zawieszenia do ponad 30 cm. Przy projektowaniu Touarega uczestniczyło ponad 300 osób. Założeniem było zbudowanie auta sportowego, zdolnego do poruszania się po drogach miejskich, jak i pozamiejskich. Nie bez powodu Volkswagen zdecydował się na nazwę Touareg, gdyż auto świetnie radziło sobie w piaszczystych warunkach. Rok 2005. Rajdowa wersja Volkswagena Touarega, zbudowana na rajd Dakar. Rajdowy Touareg pierwszej generacji wyposażony był w jednostkę napędową diesla. Pięciocylindrowa jednostka o pojemności 2,5 litra generowała moc 260 koni i moment obrotowy 450 Nm. Dlaczego Volkswagen zdecydował się na jednostkę napędową diesla? W grę wchodziło spalanie rajdówki. Mniejsze spalanie skracało ilość tankowań auta w rajdzie Dakar, którego długość wynosiła prawie 9000 km. Rajdowy Touareg drugiej generacji z silnikiem wysokoprężnym wygrał rajd Dakar w roku 2009 i 2010. Moc, jaką generowała jednostka napędowa diesla, wzrosła do 310 koni i bagatela 600 Nm momentu obrotowego. Rajdowy Touareg nie dał żadnych szans niepokonanemu dotychczas Mitsubishi Pajero. Oczywiście faktem jest to, iż rajdowa wersja Touarega nie miała nic wspólnego z cywilną wersją tego auta. Jutta Kleinschmidt, niemiecka zawodniczka rajdowa, pierwsza kobieta na świecie, która wygrała rajd Dakar w 2001 roku, powiedziała kiedyś, że fajnie by było mieć takie auto do jazdy na co dzień i które odnajdzie się również w drogach pozamiejskich. Volkswagen Touareg wyposażony w zawieszenie pneumatyczne dawał nam możliwości przejazdu nawet przez rzeki do głębokości 57 cm w maksymalnym górnym położeniu zawieszenia pneumatycznego. Przy czym podwójne uszczelnienie, jakie zostało zastosowane na drzwiach, zapewniało nam bezpieczny przejazd przez rzeki bez obawy o pojawienie się wody w kabinie. Upłynęło 18 lat od daty premiery pierwszej generacji Volkswagena Touarega. Mimo iż auto zebrało wiele negatywnych opinii w kilku pierwszych latach produkcji, to mimo wszystko jest setki tysięcy miłośników i użytkowników tego auta, które po dziś dzień daje nam bardzo bogate wyposażenie i spore możliwości jazdy w ciężkich warunkach. Oczywiście Volkswagen nie zaprzestał produkcji Touarega na pierwszej generacji. W roku 2018 ujrzała światło dzienne trzecia generacja Touarega, która cieszy się sporym zainteresowaniem i bardzo bogatym wyposażeniem. Pomyślcie sobie taką jedną rzecz. Jest rok 2002. Volkswagen zaprezentował pierwszego Touarega i takie rzeczy jak blokada tylnego dyferencjału,
blokada przedniego dyferencjału, rozłączany stabilizator. Takie funkcje były zarezerwowane dla takich samochodów jak Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, dla aut, które nosiły z miejsca miano prawdziwej terenówki. A tu Volkswagen pokazał światu w 2002 roku auto, które było obłe, bardzo okrągłe, niepozorne z wyglądu, a kryło w sobie potencjał prawdziwego auta terenowego, które potrafiło zaskoczyć niejednego. Upłynęło tak wiele lat od daty premiery pierwszego Touarega, a zobaczcie sami, to co oferuje Volkswagen Touareg, jego standardowe, jak i opcjonalne wyposażenie dorównuje dla niejednego nowoczesnego SUV-a w dzisiejszych czasach. Tak więc dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.